Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór z tej strony ponowniatorki. A także. Jezra, proszę cię, to już nie jest śmieszne. Ale tak. Już to robiłaś ogólnie mówiąc. Ale mniejsza z tym, widzimy się w grze Risk of Rain 2. I dużo się pozmieniało do ostatniego odcinka. Bardzo dużo. Po pierwsze, jak widzicie, mamy mercenary. Tak, przecież nawet blokowałem go na normalu, normalnie, samodzielnie. Nie dosyć, że to jeszcze przy okazji odblokowałem kolejny artefakt, tylko elity. Co jeszcze? Grałem sobie raz mercenary, przyznam się. Raz pograłem z 3 mecze, a odblokowałem to. Nowy właśnie atak, ten taki daszujący. Oraz no, odblokowaliśmy też ostatnio na odcinku to, co prawda na easy, więc mi się nie podoba. Ale tym sobie też pograłem, bo stwierdziłem, że czemu nie, przetestuję sobie w końcu jakąś postać prywatnie. I tak się zdarzyło, że właśnie tą postacią dobiegłem w 25 minut do... Jak to się nazywa? Do miejsca, w którym się odblokuje mercenary. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wam to pokażę. Tym samym odblokowywałem, no, kolejną umiejętność. I teraz zanim pójdziemy dalej, pozwólcie, że opowiem trochę o loader. A potem zobaczymy, co dalej. Więc tak, zaczynając od tego. Ta postać to żywa cegłówka. Nie da się tym zginąć, prawie że. Naprawdę nie da się tym zginąć. Jeśli masz farta do przedmiotu delikatnego chociażby. I można tym grać na dwa sposoby. Pierwsze, atak podstawowy. Uderzenie, potężne. Nie najszybsze, ale potężne. Które daje nam barierę, co najważniejsze, dzięki pasywnej zdolności. Proszę. Albo można grać bardziej na zasadzie tarzana, gdzie rzucamy tym, żeby się przyciągać do wrogów, łącząc to z takim po prostu ładowanym, szarżowanym atakiem. Albo możemy wziąć sobie właśnie inną wersję, która ogłusza wrogów, jeśli są mali, przyciąga ich do nas, jeśli duzi, przyciąga nas do nich i przy okazji daje obrażenia. I tak. Natomiast jeśli chodzi o specjala, zwanego też Erkom, zależy to nie robi. I to tak szczerze mówiąc. Jeśli natomiast chodzi o mercenarii, nie umiem tym grać. Mówię szczerze, nie umiem tym za bardzo grać. Ale wezmę sobie znowu to i... Tak, no, dzisiaj spróbuję mercenarii. Jeden raz. Jeśli się nie uda, to obiecuję, że przejdę na loadera. Przynajmniej na loader. Specjalnie dla siostry, bo siostra dzisiaj bierze multa i... No. Dziś będziemy odkrywać różne sekrety, które... Może znajdziemy, może nie. Tak. Siostra Xerexa. I na pewno jedną rzecz. Właśnie dzisiaj pokażę wam jeden sekret, jeśli dożyjemy drugiej planszy i będą to bagna, który znalazłem. Przy czym nie odkrywałem go, znalazłem, on zostawiłem specjalnie do odcinka. A druga rzecz to właśnie tak, próbujemy Rexa zdobyć dla siostry i uwaga... Siek. Zapomniałam, że... Już spadłem gdzieś. Zapomniałam zmienić broń, możemy zresetować. A, okej, okay. Czyli chciałaś mieć inne bronie dwa razy ustawione? Dobra, dam radę. Nie, spokojnie, możemy zresetować. To jest jedna rzecz, a druga... Dobra. Zawsze polecam ci dobrać na drugiej broni paliwo. Przy przychodzeniu z planszy na planszę zawsze ci będzie ustawiało automatycznie pierwszą broń. Okay. Jeśli wybierzesz drugą, na tą, gdzie masz paliwo, to wtedy nigdy nie będziesz miał sytuacji, że przez przypadek ktoś trafi i od razu eksplodujesz od paliwa. Ja się mogę spróbować zagrać snajperem. Okej. A ja muszę przyznać tak, mercenary mi się bardzo podoba, siostra miała rację, ale nie potrafię totalnie nim grać, więc... No, a przepraszam ja bardzo potrafię. Więc przepraszam wszystkich, którzy będą się załamywać moim stylem gry. Ale tak, to jest mój czwarty mecz, z czego może to będzie pierwszy, którym przejdę pierwszą planszę. Tak, nie żartuję, siostra. Tak źle ci idzie. Wiesz, że się bawiłem bardziej niż grałem, ale tak. Mogę przyznać, mercenary to nie umiem grać. Ale do Rexa powinniśmy dożyć i co my tu mamy? To jest bardzo dobre. Okej, pamiętaj, że to ja mam chodzić cegłą. Okej. I tak, poza tym, że daje się trafić łatwo, bo jeszcze nie ogarniam niektórych rzeczy, to mercenary jest przyjemną postacią. A i tak, na pewno można sprintować nim i siekać mieczykiem. I no... To już wiecie, ja mówiłam. Lubię postacie walczące wręcz, dlatego też lubię mercenary. Chociaż jego styl jest taki bardziej polegający na bieganiu jak wariat i siekaniu wszystkiego wokół. Samuraj, dosłownie. A nie samuraj do końca, chociaż wygląda jak samuraj, z tym się zgodzę. Jest może właśnie to mój idealny styl rozgrywki, ale to, że jest postacią melee, to już mnie kupiło. Melee. I tak. No, mówię bardziej prawidłowiej, tak jak przynajmniej ktoś mnie uczył, że to jest prawidłowiej. Ale też można mówić, dużo osób tak mówi. I nie spotkałem się z tym, żeby ktoś, powiedzmy, z native speakerów, czyli tych, którzy naturalnie mówią sobie tym językiem, narzekał. O, tak, o tak, 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 tak. To bierze.
A ja już to wziąłem. Jesteś snajperem, okay. Więc to nie jest najlepsze. A ślimak. Chcesz ślimaka, żeby sobie przemielić, jak znajdziemy niszczarkę, czy ja mam go wziąć na przemielenie? No, obojętnie. O, pamiętaj, no bo właśnie, tutaj też nasza lama. Myśleliśmy, że niszczarka po prostu niszczy przedmioty, okazuje się, że daje nam scrap, który jest pierwszy brany przez drukarki potem, więc tak. Jeśli mamy jakieś takie rzeczy typu grzybki czy coś, zawsze to trzeba do niszczarki wrzucać, jeśli tego nie chcemy. I dobra, jeden focus crystal zmienił już moje obrażenia znacznie, przez co dużo łatwiej teraz się sieka tym. I nadal. Wspaniała postać z Mercenarego. Podoba mi się. To, że nie umiem, to jest drugorzędna kwestia. Dlatego ma to bardzo ciekawy challenge, którego nigdy nie zaliczę. Przejście tego codziennego wyzwania bez utraty życia. Chociaż może się kiedyś się trafi takie przyjemniejsze to wyzwanie, to z siostrą uda nam się to zaliczyć. Ale tak, bierz sobie ślimaka na przemielenie. Ja spróbuję bez tego sobie poradzić i... Tak, aktywujemy teleportera, czy coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia, twoim zdaniem? Hazard biorę. Okej. To ty sobie bierz hazard, a ja w tym czasie się pobawię w siekanie wrogów. Tym, czy mogę ich siekać. A właśnie przy okazji, wiesz, co to za jakiś specjalny efekt nakładają moje ciosy, bo nie zwróciłem na to uwagi nigdy. No, ja się nie pamiętam. Dlaczego otwieram utility chesta, który ma coś do przemielenia w niszczarce. Dobra, już możemy iść na tego bosza. Okay. Tylko z góry przepraszam, siostro, jeśli zginę czy coś, bo jak mówię, mercenariego jeszcze nie ogarniam. Dopiero uczę się rytmu i tak dalej. A ja o wiele bardziej ogarniam Multa niż tym mercenarego. Na pewno. Tak, Mult to jest postać z największym pancerzem, największą ilością życia i w ogóle najwytrzymalszy. Ale ja nim uwaga, nie umiem skrzynka. Grać. Gazoline może sobie wziąć. Włączamy teleporter. Dobra, to włączaj teleportera. A ja posiekam sobie wrogów i... Stone Guardian, okej, nie jest najgorzej. Titan Guardian. Przepraszam bardzo, ale wiesz, że ja nie umiem czytać podczas nagrań. I ciągle zapominam, że mam double jumpa bazowo na mercenary. A ja znalazłam to. Newt Altar? Fajnie, ale na razie bym się w to nie bawił. No siostra, nie wierzysz w to, że to powiedziałem, że nie chcę Newt Altarów? Tak. Bardziej by nam się przydał na trzeciej planszy, żeby zagwarantować ci dostęp do Rexa. To wiem. Co to? Chociaż tutaj ty też byś mógł skorzystać. Co ty to jest? Oba. Co to jest? Bandolier. A, okej, dobra, to jeśli to się będzie udawało, to będę mógł wiecznie robić bryry w kółeczko. Tak, czek, dzięki. Ale dalej, jak będzie jakiś przedmiot, który tym byś ty chciała bardzo siostra, coś to mów, oczywiście, z chęcią ci go oddam. W zamian za to, że dałeś mi tutaj dwa bandlayer, chociaż nie są jeszcze wszystkie idealne. Jedyne tylko, czego nie będę oddawał, i to mówię wprost, to są focus krystale. Focus krystale po prostu są za dobre. A, jak będzie pomarańczowy przedmiot, to od razu mówię, możesz sobie spokojnie, wiesz, go wykupić. Bronić go, żeby z tą bronią. Z gwoździa, wymienię sobie Tak, tak, właśnie o to chodzi, że będziesz mogła spokojnie to zrobić. Będziesz mogła to spokojnie zrobić, więc ty się aż tak nie przejmuj. A tak, teleportujemy się już? Teleportujemy, dobra. Tak, bo ja wolę o wiele bardziej gwoździe niż sznajpeng. 7 punkt i teraz w ogóle co to za plansza? Szkoda, że nie bagna, bo na bagnach naprawdę fajną rzecz znalazł, prawdopodobnie. Ale tutaj też podejrzewam, że coś może być, więc... Powiedz czas, czy skakiwałaś kiedyś tam? Gdzie? Tu? Deadłam. Skakiwałaś tam czy nie? A nie deadłam. Tak. Okej, ja ci nie wierzę, więc tak spróbuję tam wskoczyć na to. I da się tu stanąć. No ale tam na dół to detniesz. Okej? Nie, bo pytam się, bo... Nie, bo bym wyteleportował do góry. Pytam się, bo może gdzieś w takich dziurach będą jakieś znajdźki sekretne. My potrzebujemy kodów, a nie sekretnych znajdziek. Ostra, ale kody też są sekretnymi znajdźkami. A poza tym nie marudź. Naprawdę, bo takie gadanie, ale my nie potrzebujemy znajdziek, to jest głupota. Chcesz robić jakiekolwiek postępy w tej grze, czy wolisz po prostu szukać kodów i nic nie robić? Ale co mają znajdźki do kodów?
to, że znajdźki często mogą być kodami. O, coś fajnego znalazłam. Idę to otworzyć, chodź. Konkretnie? A, od trzwiaka masz, nawet nie wiedziałem. Rose Buckler? Wiesz. Okej, dzięki. Już idę. Bo to podczas... Ja wiem, że podczas sprintu mogę atakować, więc i tak dzięki. I przy okazji, oj, siostra płuca wypluwa. Nie wiem, co się dzieje. Zwykły kaszel jesienno-zimowy. Nie ma czym się przejmować na razie. Ale tak czek. Jeśli zależy ci bardzo na Rexie, to możemy się śpieszyć, ale jeśli nie, to proponuję, żebyś pochodziła i poszukała jakichś naprawdę dziwnych rzeczy, bo jeśli dostaniemy się na bagna, to ci to zauważysz, że naprawdę te rzeczy są pochowane, ale tak pochowane na widoku. Bo na bagnach coś jest. To mogę wam zagwarantować. Ale co konkretnie? Nie wiem, bo nie sprawdziłem w pełni. A co sprawdziłeś, Hem? Sprawdziłem, że można tam wleźć. Sprawdziłem, że można tam wleźć do tego miejsca, które odnalazłem. Widzę smród teleportowy. Jestem przy tym przecież. A, okay. Ja też. Aktywujemy to czy nie? Oczywiście nie teraz, tylko później. Nie, okej, dobra. Kolejna rzecz, tutaj też jest ta dziura, czy da się tu jakoś ciekawie wskoczyć? Jest. To jest? Pijawa. Znalazłaś siostrę? Okej. Czyli udało ci się w końcu podmienić, tak? Dobrze, dobrze. To może siostra teraz będzie lepiej sobie radzić? Nie to, żeby sobie źle radziła, bo... Mult ogólnie jest dosyć potężną postacią. Którą nie umiem grać. Okej... To ma bardzo niską celność gwoździ. Poziom stopa chcesz? Przyjmę, jeśli nie chcesz. Mobilność zawsze w cenie. Ale wiem, że mult jest bardzo powolny, więc jestem w stanie ci to oddać. W pewności, że ja już jakoś sobie po prostu radzę z tą prędkością, którą mam nawet. I dobra, mercenary w sumie nie jest taki. Nawet prosty jest, nawet silny. Tylko potrzebowałem tej chwili, żeby ogarnąć jego moveset. Okay. Jest bardzo przyjemna postać dla mnie. Jeśli chodzi o mercenary. Tak, bardzo, bardzo. Chociaż nie ma tej wytrzymałości, która wiąże się zdaje mi się z loader, przez co trochę trzeba być ostrożniejszym niż przy loader, która po prostu jest cegłówką niezabijalną, ale za to jego ataki mają dużo lepsze animacje. Baba? Co? Czemu loader wygląda jak facet? Nie wiem, ale dosłownie w opisie widać, że to jest kobieta. O, tak, super. A tutaj strzykawka. A właśnie, trzeba nasz słup sprawdzić, Gwiezdny Kluczu. Ale nasz słup był na bagnach. Tak. Tak. Siostra, chcesz strzykawkę do gwoździ, czy mam ja ją wziąć? Ja biorę. Dobra. Ja jedyne co mówię, to tylko to, że no, fokus krystale będę zbierał, bo no... One mi liczą się do wszystkich umiejętności, więc aż żal byłoby ich nie brać. Wiem. U ciebie by się też liczyły do większości, ale tu musiałabyś być bardzo blisko, więc... No, tak. Niestety chyba nie widzę tutaj niczego i takiego wyjątku szczególnego, pozwól, że sobie też kotleta wykupię. Jasne. Ale tak, jakieś znajdźki może tu są, ale wiem, że ci zależy na Rexie, więc aż tak nie będę tutaj szukał znajdziek cały czas. I chodźmy już na teleport. Bo i tak mamy dosyć dużo rzeczy, więc nie będzie aż tak źle. I tak, ogniste. Musimy na trzeciej planszy tak. Musimy wykupić tego. Mhm. I już wiem, że ogniste elity są moją zmorą. Mhm. Czyli już odkryłeś swojego wroga, numer jeden. Jako mercenary, tak. Ten dziad. I też mam z nimi dlatego problem. O kurczę, gdybym trafił, to może bym był w powietrzu wystarczająco długo? Ale ty próbujesz się utrzymać w powietrzu wystarczająco długo? Och, nie udało się. O, faktycznie mam mało życia. To ten, ja może lepiej ucieknę, żeby na pewno mnie nie wciągło? Ja dlatego się czułam teraz już na dystans. A. Ty w miarę możesz. Jako mercenary jest trochę ciężej, więc muszę być po prostu wrogów poza zasięgiem teleportera, żeby się bawić, nie umierając. Ale tak, mercenary muszę przyznać, ma fajne obrażenia.
nie ma najlepszych przeciwników na mieczyku. Jestem w stanie to zrozumieć, patrząc na to, że on ma dosyć szerokie zamachy tym mieczem. Jest szybki. Okej, okay, już nieźle, więc mogę już wskoczyć do bitwy. I go ubić. Ale co, trafiliśmy? Mamek nie ma. Ja biorę. Jeden, bierz. Bo ja mam już jeden. Nie, możesz wziąć oba nawet. Nie, weź też sobie, żeby, bo możemy się rozdzielić i w ten sposób po prostu będziesz miał pieniądze zawsze jakieś dodatkowe. Hmm. I tak mam dosyć dobre pieniądze, nie ukrywam. Ale dobra. Ja też, ale no. Ale kurczę, tak, mercenary przyjemna postać. Problemy. Nawet jeśli jej nie ogarniam. Zdecydowanie warto ulepszać sobie sprint jako mercenary, z tego co widzę. Mówiłam. Przez to, że no ale po prostu zgadzam się z tym. Przez to, że też można machać mieczem i sprintować. Więc wszystkie te tarcze sprintowe i inne rzeczy zdecydowanie dobre. Energy drinki, czy jak teraz na to mówimy przez siostrę, która skojarzyła to G-Fuel. Z G-Fuel. Też jest bardzo, też są bardzo sensowne. Podkowy co z tym też i aktywuję teleporta szybko. Ja już aktywowałam. A, już aktywowałaś, dobra, to się udało. Teraz którakolwiek plansza się nie trafiła, musimy okay. Być... Wiesz, ty będziesz musiał gdzieś tam wskoczyć. A, dobra, spróbuję a jakoś. Dołuję. Bo tam ja jest New Altar. Przecież pamiętam tę siostra, o ile tam się pojawił, bo to jest jedno z wielu miejsc, w których on może być. Ja mam wrażenie, że on zawsze jest w jakimś największym punkcie. Nie wiem, tym razem był przecież przy teleporcie na pierwszej planszy. Na drugiej go w ogóle nie widziałem. Ale wydaje mi się, że na każdej planszy ma kilka miejsc, w których może się pojawiać, bo już... Tak. Nawet kilka razy na planszy może się pojawić. Tak, powiem. Tak. Bo zdarzyło mi się, że kilka razy go widziałam. Ja zauważyłam, że lampy eksplodują na tej planszy. Aha, to akurat prawda. Mam tu sklepy, kozia noga, którą z chęcią sobie przyjął. To bierz. Ewentualnie stek. Obu jest stek, w jednej jest kozia noga. Dobra, to wezmę sobie zaraz kozią nogę, żeby trochę szybciej się poruszać. Jedna mi powinna wystarczyć na jakiś czas i idę szybko. Okej, jednak umiem trochę w multa. No, połowę mult nie jest może najprzyjemniejszą postacią przez swoją prędkość, ale nie jest aż taki zły. W sensie, nie gra mi się nim przyjemniej, tutaj będę szczera, ale nie jest okropny. Okej, okularki. Oczywiście, że z chęcią wezmę. Nie polegam aż tak na krytykach jak niektóre postacie, ale z chęcią przyjmę. Okularki. A Newt Altara nie widać, więc chyba będę musiał tam się naprawdę wspinać tam. Na tą najwyższą górę. Tak, potencjalnie tak, tylko nie wiem jak to zrobić za bardzo. Mogę otworzyć? A co? Chociaż nie, bo muszę mieć pieniądze. Larpoda? Mogłabyś, ale to jest ryzykowne. Pamiętaj, że jeśli trafisz na coś, co zajmie, co zmniejszy ci życie o połowę, czy jakieś inne negatywne rzeczy, to możemy nawet nie zdążyć Rexa uratować. Jest niszczarka, więc możesz jakieś śmieci sobie wrzucić w pokroju dobra, już sztandaru. Idę. Ja tutaj na pewno sztandar miałem. A ja znalazłam teleport. A tak, teleport akurat nie był jakoś porządnie ukryty. Tak jak ja zmieniłem sztandar, jako że po prostu nie lubię gościa. I wiem, że pewnie znajdą się tacy, co powiedzą, że sztandary są bardzo dobre. No ale przykro mi. Też nie lubię sztandaru, nie przejmuj się. I dobra, teraz pora spróbować się dostać tam wyżej, jak najbardziej. A ty siostra ja po prostu pójdę nie z tobą. Już ze mną, ale jak? W niszczarce, co mogę zniszczyć? Ślimoka. A w sumie, ślimoka może. Moim zdaniem jest dobrym przedmiotem, ale też można go niszczyć jak najbardziej. Nie, ja po prostu liczę, że jakaś fajna drukareczka się trafi po prostu. No ja znalazłem drukarkę wspaniałą, do grzybów. Jaką? Nie ta postać, pragnę ci przypomnieć. No ja wiem, ale mówię, jakie wspaniałe, po prostu mi się trafiają drukarki. A więc tak, tu znajdziesz taką drabinę i tam do góry musisz. Ja widzę tą drabinę. W sensie o co ci chodzi? Tak. Mi nie chce się pinować ciągle, prawie. No tak. Tylko nie bardzo wiem, jak się tam dostać w ogóle. Double jump dash R. Wystarczy? Musisz idealnego miejsca wyskoczyć, ale tak. Okej, okay. Zaufam ci. Robiłam to przecież jako ten gościu. Nie, dlatego mówię, że ci zaufam w tej kwestii. I zlamiłem, chciałem kupić rdzewiaka, kupiłem zamiast tego lepką bombę. Bywa. Powie. Nie, przerzucamy się na broń inną.
Możesz się przerzucić, tak długo jak masz ponad pół HP. Tak. Ja i pół HP? Czy ty sobie jaja rozstroisz ze mnie jakieś? Nie, poważnie, tak długo jak masz ponad połowę życia, to możesz. A póki co tak, żeby było łatwiej, to widzę dobre miejsce, wykupię sobie tutaj. No właśnie stąd wiatraka musisz wykupić i tam wlecieć. Dobra, tylko golema pokonam, bo jeśli nie pokonam, to pewnie on mnie pokona. Dobra. I to gdzieś tutaj trzeba znaleźć dobrą pozycję, jeśli się nie mylę. Tam dalej ja skakałam, o tam gdzieś bardziej. Dobra. Zaraz się tym zajmę. Oczywiście bijąc wrogów po drodze, żeby siostra nam nie padła, bo jeśli siostra nam padnie, to będzie ale kiepsko. Ale ja nie padnę aż tak. Wiesz, no, ja wierzę w twoją lamę, że tak to powiem, więc tak. Przecież ja jestem lepsza w lamieniu od lamy, więc no. A dalej nie wrzuciłaś tej ankiety, więc skąd ta pewność? I skąd też nam skoczyć? To jest moja opinia. Już ci mówię, z najwyższego punktu, jaki tam masz na tym, tym miejscu. Okej, okay. Czyli z kamyka jakiegoś. Mhm. Ja z tego kamienia skakałam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, faktycznie, to takie wywijasy się robi, ale coś jest. I teraz tak, nie wiem, gdzie konkretnie teraz iść, jestem w kontynerze, na prawo gdzieś było. A ja jestem już tutaj. Okej. Okay. Ja bym cię pokierowała, gdybym mogła, ale no. Tak, właśnie problem w tym, że nie za bardzo... Osiągnąłem chyba limit wysokościowy. Nie, dobra, mam, faktycznie jest Nude Altar. Wykupisz? Oczywiście, mam 11 monet, to dla mnie nie problem. Dobra. Ale ostrzegam cię. Jakkolwiek nie chcę kupować lunarnych przedmiotów, jeśli jeden konkretnie się trafi. Tonik. Ja ci pozwolę, Tonik. Ja sama wygrałam prawie podejście przez Tonik. Gdyby nie jego klątwa, że... Bo wydaje mi się, że one mogą dać jakieś klątwy, bo w pewnym momencie miałam tak. Jeśli nie korzystasz w tej chwili z Toniku, to wszystkie statystyki są obniżone. No tak, przecież to było mówione, że może dać ci wzmocnienie albo coś takiego. Nie, może tymczasowe dekry dać, a mi dało wieczne, jak nie użyłam tonika. Nie, siostra, to było wieczne. Nigdy nie pisał, że chodziło o tymczasowe. Wiesz, nigdy nie pisał, że chodziło o wieczne. Ale wydaje mi się, że to raczej było wieczne. Pamiętaj, że lunarne przedmioty mają wielkie kary zazwyczaj. Dobra, ja już jadę do teleporta. Okej, okay. Przy czym nie zmienia to faktu, że jeśli będzie tonik, to przykro mi, ale ja muszę go wykupić. Wiem, tonik wygrywa grę. No, dokładnie. I niby wiem, że tam poradniki wszystkie mówią, nie kupuj, bo to cię nic nie uczy. No ale bez przesady, ja chcę. Tak, lamimy. On chce, to jego życie. Tak, okej, okay. I bryry, w kosmosa lecimy z tym wrogiem. I tak, wiem, że nie zaliczę bycia w powietrzu wystarczająco długo, czy co tam trzeba, bo stanęło mu na głowę, ale mnie to nie obchodzi. Ja sobie po prostu siekam wrogów. Mówiłam ci, że strasznie często boszom na głowę się staje. Tak, wspominałaś coś. I faktycznie miałaś rację pod tym względem. Odsuń się, zaraz będzie psys. O, hołeła, siostra ratuj. A dobra, mój dach jest wystarczająco mocny, żeby uciec. Wow. I nie wiem, co tu się dzieje, ale klikam sobie przyciski i to ubija mi wrogów. Teraz dosłownie. Dlatego kocham mercenary. Dobra, pierwszy pokonany. Drugi też zaraz będzie pokonany. Tak zwane random bullshit go. No tak, prawie, że coś takiego. Ja, ale podoba tak mi się mercenary. Tak proste niczym nowe Pokémony. Mówię tutaj o Sword Shield, nie mówię tutaj o Scarlet Violet, bo z nimi kontaktu nie miałam. No, ale no pewnie też będą łatwe, bo pamiętaj, że z każdą kolejną w sumie to coraz prostsze to było. Wiem. Przy czym taką... Wydaje mi się, były że tylko jedne wiem, takie śmiechy chyba Black White były bardzo trudne. Tak. A tak poza tym... I one miały w ogóle bardzo dobrą fabułę. Jak na nie Pokemony. Powiem się, bo aż tak nie kojarzę. Co to? Deathmarki. A, dobra, no tak. Deathmarki, tak, bierzemy po jednym, czy jak? W sumie... Dobra, po jednym. Bo jak inaczej w sumie.
Mhm. I niebieski portal, pamiętaj. Tak. Niebieski portal. I teraz portal drogi daje mi tonika. Albo nowy przedmiot, którego jeszcze nie widziałem, żebym go kupił na testy. I umarł. Zanim zdążę zdobyć Rexa, żebym była salty. Spokojnie, siostra. Damy radę. Pierwsze co, to oczywiście patrzymy na portale. To był taki z łańcuchami świat. A, tak, z łańcuchami i czerwonawy. I mamy go. Naturalnie mamy. Tak? A ja myślę nad tym. A, nad tym? A, ukulele. Trzy przedmioty na ukulele, tylko to są chyba losowe, więc ryzykujesz. Mam jednego skrapa. A tutaj jest biało-zielona mieszanka, czy zielona mieszanka? Biało-zieloną. Okej, czyli białe przedmioty możecie zabrać, możesz zabrać zielone, okej. A ja zobaczę, co my tu mamy. Chyba jest tonik? Nie. Hooks of Heresy. Okej, coś nowego. Hellfire Tincture to nie jest tonik, to jest to podpalające, co jeden gościu, z którym rozmawialiśmy, używał. Łuto i ten kręgosłup. Kręgosłup jest losowy. Wiesz co, może odpuszczę sobie tym razem jednak. Wow. Robić to czy nie robić? Dobra, robię. Jasne, ukulele jest bardzo cenne. Fokus krystale miałaś? I go straciłaś? Nie. Nie miałam. A, to gazoline. Okej. Wydaje mi się, że dobre przedmioty masz. Dobra, to idziemy. A, to idziemy. Tak. Prawie spadłeś, ha, jaka lama. Nie, ja tam patrzę tylko na dół, bo nadal mi się wydaje, że tam coś może być na dole. Patrzę na to, co odkrył na bagnach. Proszę bardzo, co to za oszustwo? Musimy wykupić sobie tą krainę, albo tą, w której była Loader. Chyba, że zlamiłem, ale wydaje mi się, że na jednej widziałem ten krąg, a na drugiej widziałem właśnie grzyby. To czemu trafiliśmy tutaj? Samo. Co? Tak samo widziałam. Gra nas oszukała, po prostu. Jestem fochnięta. Dobra, jestem salty w tej chwili. Parowo-słona jesteś? Jestem w tej chwili parowo-słona. Jeśli ktoś nie wie, chodzi, to ulubiona moja naklejka do wysłania siostry, żeby ją wkurzać na całym Steamie. Steam salty, tak zwane. Siostra, wpadłem do jakiejś dziury. Okej, okay. I w związku z tym? Jestem na samym spodzie. Ledwo żywy. No i co ja ci zrobię? Ratuj? To możesz zrobić? Nie wiem, ale ratuj. Ja nie chcę umrzeć. No ja zaraz umrę. Ale ja nie wiem, jak mam wrócić do ciebie. A i dlaczego znalazłem teleportera? Jest tam. Dobra, to ja już tam idę. Powodzenia. No to na tym kończymy przebiega. Aż tak nie umiesz grać beze mnie. Umiem, ale nie mercenary. Mam dość, ja już nie chcę zdobywać Grexa grając multem. To możesz grać normalną postacią, siostra, tylko... Nie, bo umrę. Graj na easy. Nie. A czemu nie? Jak tak bardzo chcesz szybko zdobyć Rexa, to graj na easy, po problemie. Co? Aha. Cóż. 29 minut odcinka. 29. Okej, okay. Ja sobie wezmę w takim razie to. Będziemy mieć problem ze surwakami. Ale tak... Nie, ja nie mam problemu ze surwakami. I teraz pytanie, siostra. Idziemy po Rexa, czy nie? Możemy. Ja bym proponował nie. Ja bym proponował właśnie nie iść i skupić się teraz na sekretach bardziej. Na resztę tego odcinka, bo niby mamy pół godziny, ale możemy spróbować jeszcze ten przebieg. Czemu nie? Ja gram Loader, zobaczycie. Teraz przyczyny, bo to grał od razu z alternatywnym drugorzędnym, bo to jest to samo. To już to alternatywne jest lepsze, bo ma więcej funkcji. I zaraz zobaczycie, dlaczego twierdzę, że ta postać jest unpokonable. No więc patrzcie, bariery.
bariery. Ujęła za takie na start. Bariery, przeciąganie się, albo przeciąganie moich wrogów. Trzy moje ulubione beczułki na start gwiezdnych kluczu. Okej. Plus skrzynka. O nie, nie trafiłem. Tak, a ogólnie mówiąc, naprawdę czuję, że to jest potężna postać. W szczególności, że można fajnie się daszować i jest odporna totalnie na obrażenia od upadków. Tylko, że to jest girl, a nie boi. O mój Boże, to? Do Vendative Menta. Czemu tak uważasz? No bo mam skrzydełka. A, dobra, to nieźle. Uwaga, no nie trafiłem. Bonk? No halo, bonk! Bonknij we wroga, żeż, no co za loader, stay loader. I nic w powietrze. I za to uwielbiam tą postać. I tak, jest dużo bardziej w moim stylu od mercenarii właśnie przez wytrzymałość. Nie wiem, czy bije tyle samo, czy mniej, czy więcej, ale jest dużo wytrzymałości. No pewnie tak. Ty się podejrzewam, że jeśli by dobrze wykorzystywać jej szarże, to będzie biła więcej. Czy ja bierze G-Fuel? Nie mogę pinować, nie wiem, co mi się psuje. Nie wiem, możesz wziąć, tak samo możesz wziąć to. Ujęła kul glaszysz. Bo jak sam się przekonałem, loader sobie radzi dobrze bez przedmiotów nawet, na pierwszych planszach. Naprawdę, bardzo dobrze. Co pozwala na łatwe szarże, bo można spokojnie skipować pierwsze plansze. Ja sam pozwala też na... iść, bo tak ja sam sobie pozwala poradzę. Iść spokojnie na to, przez właśnie te bariery. No to spróbujmy. Na twoją odpowiedzialność. Zróbmy to po raz pierwszy. A przy okazji tam coś jest? Czyżby? Ja tam będę pierwsza. A nie, dobra, to były nasze kapsuły. Myślałem, że coś innego. A gdzie będziesz pierwsza? Bo ja nawet nie wiem, o co ci chodzi teraz. A, myślałam, że tam dalej leci, że to okej. Okay. Nie. Ja to po prostu widziałem. Dobra, ja zleciałam najwyżej, jak dałam radę. Okej. Mam nadzieję, że to mi zaliczy się do achievementa. Aha. Pamiętaj, żeby używać umiejętności, dashów i tak dalej w górę, żeby jak najdłużej się utrzymać? No wiem. Ja w tym czasie będę bił tutaj sobie spokojnie wrogów. Mam wrażenie... Jest! Masz to. Brawo. A co ci to odblokowuje konkretnie, bo nie pamiętam? Czy to jest... Nie wiem. W sensie, która umiejętność? Chyba drugie ten. I Nude Altar znalazłam. Możesz go otworzyć, w ten sposób na pewno pójdziemy na bagna, co pozwoli mi pokazać to coś, co odkryłem. Okay. Jak chcesz. Ja właśnie chciałbym, bo chcę ci pokazać. Dobra. Żeby udowodnić, że potrafię też sam coś znajdywać. A przez przypadek to zaznaczyłem. Gdzie jest jakiś wróg? Ja chcę jednej monety. Dajcie mi jedną monetę, proszę. Zresztą... Kolejna się zepsuła, nie ma wrogów. Co? U ciebie nie ma. Okej, okay, bo chcę otworzyć jedną Shrine of Combat. Znaczy jakąś Shrine of Combat, ten. Naprawdę? Co? No drugi G-Fuel. Jeszcze, będziesz miała ich dużo. Będziesz szybko biegać. Będziesz fast boy. Albo fast girl. Co wolisz? Grill. Nie tak, girl, fast grill, grill, oczywiście. Dobra. Może naaktywować już przy okazji teleporta, bo ja jestem gotowy. Gdzie macie wtedy niebieskiego portala? Bandolier biorę. Czy ty? A możesz wziąć. To mi się bardziej przyda, mi. W sensie, w teorii słyszałem, że ta postać, którą gram, bardzo się opiera na, powiedzmy, używaniu swoich skillów i tak dalej, ale... Nie, powiedzmy, że po prostu wolę grać tym jako tankiem, a niż jako jakimś szybkim kimś, kto będzie się tarzanował przez całe krainy. Już jestem. Okej, co jest tam w tym sklepiku? Wiadomo? A, nie sprawdzam. Znak zapytania, Krobar i Fungusy. Też Krobara, czy mogę brać? Możesz wziąć Krobara. Jak mówię, sobie spokojnie poradzę przez jakiś czas bez przedmiotów. Jeszcze skrzynkę ci otwieram. Dobra. Wyszła. Że noga. A jedna nie zaszkodzi. W szczególności, że jest achievement za to, żeby zrobić takiego ita z tego mojego oto, jak mam 300 metrów na sekundę czegoś tak, więc... to jest po prostu achievement, którego kiedyś może zrobię, jeśli będę miał dużo nóg i fuelów. No to okay. Ale nie znaleźliśmy na tempie, żeby to zrobić, więc spokojnie przejmujcie się tym, że tego nie robię. Wyjdzie to naturalnie z czasem. A póki co, jak widzicie, jestem nieśmiertelny, bo bariery generuje więcej niż dostaję obrażeń. Jeśli tylko trafiam wrogów, oczywiście. A tak, Stone Titan. Okej, okay. I nic. O! Już się udało! Przez przypadek, właśnie o tym mówiłem, że tak będzie. Ja po prostu od początku czułem, że tak to się skończy.
Co? Może przez przypadek to zaliczę. Co? No, zaliczyłem challenge'a właśnie za to, że itnęły się z ponad 300 metrów na sekundę. Wow. A teraz bijemy golemy, jak widzicie, jestem unpokonany nas przez dwóch bossów. Po raz pierwszy to zrobiliśmy! Mogę mieć pięciokrotnego jumpa. Przepraszam, sześciokrotnego. Mogłabyś, siostro, oczywiście, ale... Ale nie, zostawiam ci. Spokojnie. Właśnie, może... Tak, tak byłoby najlepiej, bo double jump czy tak dalej... Nie, daj ci trzy. Nie, bierz, spokojnie, aż tyle ich nie potrzebuję. Będziemy równo po jumpu. Pamiętaj, że mam też swojego grappling hooka, który mogę się przyciągać do terenu, więc aż tak dużo skoków nie potrzebuję. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teleport już aktywny? Nie, jeszcze nie, bo nie widać teleporta niebieskiego. Ja widzę przecież procenty, widać. Tak, tylko że ja jestem skupiony na rzeźni, to nie patrzę na procenty. Ale to jest piękne, to jak to pięknie chyca. No, bardzo pięknie. Okej, blue portal. I tak, no, ja jestem zadowolony z Loader. Nawet bardziej z Mercenary. Ja jestem bardziej zadowolona z Mercenary. Tak, i jeśli będzie portal do Bagien, a powinien być, skoro są tylko dwie krainy, chyba że jest jakaś trzecia, której nie znamy. Są bagna. Tak. Co my tu mamy? Lunar Bad. Wykupisz? Nie spędz... no. Żelatyna i to coś takie fajne. Które to są bagna? Tutaj. Ja to lepiej wezmę do bezpieczeństwa. Dobra. Nie chcę potem płakać, że nie trafiły nam się, jak mamy okazję je wziąć. You dream of twisting roots. Tak, możesz wracać. A to, czy tam coś jest na dole, czy nie, to sprawdzimy kiedy indziej. Na razie chcę się skupić na tym, co wiem, gdzie jest i jak jest. Więc tak, siostra, dobra. Zapraszam za mną. Tylko muszę znaleźć... Tak, idziemy w dobrym miejscu, dobra. Możesz być wrogów, nie musisz. Najpierw pójdę ci w jedno miejsce, poproszę cię o jedną rzecz. A potem pokażę ci, o co chodzi. Dobra. Zobaczymy, czy tak samo doznasz po prostu facepalma, jak ja, kiedy to zobaczysz. O ile to zobaczysz. Chodzi o ten słup, tak? Nie. Daj proszę tutaj, czekaj, o tu. Tak jak ja stoję teraz. Czy widzisz coś, patrząc w tą stronę, w którą ja patrzę? Tak. Tak, tą stronę. Widzisz coś tam, czy nie? Taki wielki, wysoki słup jedynie, z okręgiem. Jaki słup? Tam nie ma żadnych słupów! To w którą stronę mam patrzeć? Tam, gdzie strzelam pięścią. W tamtą stronę miałaś patrzeć. Gdzie strzelasz pięścią? No to patrzę tam i nic nie widzę. No właśnie. Też tak miałem na początku. Ale uwaga, uwaga. Zaraz pokażę. I uwaga, uwaga. Dobra, już widzę. Idę tam. No właśnie, siostra. O tym mówiłem. Coś tu jest. Dlatego mówię, że są sekrety... Jest? Właśnie nie wiem. Nie wiem, ale właśnie o tym mówiłem. Są sekrety, które są tak schowane, że są na widoku, ale są schowane. I za to tę grę już uwielbiam jeszcze bardziej. To jest trochę creepy. To mi przypomina te... To się z trzeciej planszy. Co? Z lodowej planszy... Na lodowej planszy są takie... Co to jest? Nie wiem? Jest tabliczka, rób screena! Tabliczka? Tu. Kółko, kółko, kwadrat, trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, kółko. No. Ale też jest coś... A dobra, faktycznie jest, dobra. No tu mamy coś i to można zaatakować, to chcesz, to zrób, ale ja tego nie ruszam. Ja bym chciała interakcję zrobić, ale się nie da. Można tylko zaatakować, więc chcesz, to atakuj, nie chcesz, nie atakuj. Decyzja twoja. Concepts. Find the altar to Nkwana. Ja wiem, że ja nie umiem takich imion. I jest jakaś dziura. Mogę skoczyć? Mogę? Ja mogę? Mogę? Spadam. A nie, ja dobra, tym nie odczuć obrażeń. A, dobra, to cię wyteleportuje z powrotem do góry. Okej. Więc tak, oto pierwszy sekret, który udało mi się odnaleźć. Zgodnie z obietnicą, nie ruszyłem tego poza nagraniem, bo sobie to obiecałem. No po prostu było widać po achievementie.
Tak. Mi się też odblokowało, mam nadzieję? Tak, tak. Tak, bałem się, że wiesz, to może być jak z Rexem innymi, ale na szczęście tym razem nie. No więc tak, teraz kiedy mamy nową tajemnicę, mamy prosty cel. Piąta plansza, uruchomić, no, nasze ulubione. Wzięłam niestety przypadkiem. Wiesz, 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 spokojnie, to też ci się przyda. A tutaj mamy medkita. Wezmę jednego, bo na wypadek jak przybiją mi bariery, ale reszta już dla czyńczyk jest twoja, bo ja nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Ja potrzebuję, bo ja mam mało chyb. Dlatego mówię, jednego medkita tylko biorę na wszelki Jezu, wielki. Nie umiem się przyzwyczaić do tych jumpów. I sprawdzę słup. Okularki dla ciebie. Dobra, tylko słup chcę sprawdzić, gdzie jest. I chyba nie musimy brać słupa. Ale nie musimy go tym razem brać chyba. Nie. Ja się... Nie, nie ma żadnych podstaw. Nie, no bo ja sobie poradzę. Jeśli o mnie chodzi. Tam, przecież wiesz, no, mówisz, że loader jest postacią, która bez przedmiotów też sobie dobrze radzi, więc... Okej. Łośmior Majtuza goes byryry! Okej, okay. Byryry Majtuza, okej. Okay. Proszę. Wykleiłem się do Majtuzy właśnie. Nie wiem, po co ja skrzydełka z kurczaka włączam. Nie wiem też, ja ale, wiem, że bije, ale wiem, kiedy że bije ja Meduzę... dosłownie latam dzięki umiejętnościom. Ja wiem, że bije Meduzę i że raczej nie zginę tutaj od jej eksplozji przez to, jakie mam życie. Ja też mam w miarę okej, więc raczej nie powinnam zginąć, ale na wszelki wielki idę się ukryć. A ja nie, ja stankuję wszystko na twarz. Nie, ja na wszelki wielki. Dobra. Ja się nie bałem stankować na twarz, bo wiem, że mam ponad 500 życia. Jeszcze barierę łatwo generuję, więc tak. Poka. Jak mówię, ta postać mi się podoba, bo to jest... Dobra, kto bierze? Energy fuel... Tylko ty masz to, ja nie mam przedmiotu, więc dobra, ty bierz, spokojnie. Biorę. Ups. A nie, bo myślę, że podniosłem. Na szczęście nie. Nie, nie. Dobra. Już to Lunara podniosłeś. Jakiego Lunara? To był jakiś Lunar? Nie, w sensie nie, mówię, że jak już to podniosłeś. Tak, ale... Ogólnie mówiąc... Tak się właśnie prezentuje gra jako... Przynajmniej w moim wykonaniu jako loader. I bardzo mi się podoba. Mimo tego, że animacja ma takie widzisz, dosyć... Ja widzisz, że jako mercenary, czy nie zauważyłeś? Ale tak, 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 tak. Nie, że sobie radzisz jako mercenary, muszę przyznać. Zdecydowanie lepiej ode mnie. Ale to jest typ postaci, która mi po prostu bardzo odpowiada. Mi? Powiem tak, mi odpowiada loader, jeśli chodzi o to, że to jest wytrzymałe coś, a nie tylko... I nie jest to koniecznie mobilne. Ale preferuję, powiedzmy... Lubię mobilne postacie, ale preferuję coś, co jest bezpieczniejsze włączam do grania. No. Włanaczej. Nie, mi się podoba, jak bardzo mobilny jest mercenary. No, nie, mobilność też fajna rzecz, ale no... Zawsze wolę drugorzędnie. Ale też mam wielką przez to, że mam te swoje haki. Tarzany. Okay, tak, mogę się robić w tarzany. No popatrz, to jest po prostu piękne, tak można się przetarzanować przez większość przeszkód, a potem jeszcze jakoś Yeeta zrobić, jeśli się dobrze to wytajmi. Dobra, ja szukam Newt Altar. Nie potrzebuję Newt Altar, jeny. Chyba, że jest jakaś kraina, którą najbardziej byśmy chcieli. Nie wiem, czy jest coś takiego. Bo kojarzę, gdzie tutaj Newt Altar można znaleźć nawet, jak coś. Ta plansza jest bardzo prostolinijna. Jeśli już jedyne co, to możesz wyszukiwać tu jakichś sekretów czy coś, o ile istnieją. Wiesz co, wydaje mi się, że na każdej planszy może być jakiś sekret. Ja też tak podejrzewam, ale pewnie nie jestem. Dlatego też mówię, o ile istnieje. Jeden to jest ten bot, którego odkryliśmy za jajka. Tak. A mam już tego Smroda, widzę, więc jest dobrze. Okay. Ja nie umiem tutaj teleportów szukać. Na tej planszy tu, akurat. Gdzieś tu jest. Dobra, widzę go, tam, okay. tam. Tam. Nie umiem go zaznaczyć teraz, ale jest ogólnie. I crowbar ja tu na ciebie czeka. Ja sobie szybko wykupię. Ja sobie random kupię szybko. Wiesz, że ty nie masz crowbarów? Masz crowbary, dobra, to możesz czystakować. Mam jednego. Choć nie. A nie, dobra, w sumie... Pierwszy crowbar właśnie chciałem powiedzieć, że ma najlepszy efekt. Ma 130% więcej obrażeń tym, którzy mają powyżej 90%. Następne dają tylko 30%, więc to nie jest aż takie dobre. Okay, dlatego jasne. Lepiej mieć po jednym crowbarze, a potem ewentualnie stakować, niż brać od razu mnóstwo. Pomożesz? Tym? No to już biegnę. Niby sobie poradzę, ale po prostu, no. Proponuję też ci to wziąć, jest to potężne dla ciebie. Dla ci dodatkowego kryciołka na prawy przycisk, jeśli to masz. Dla mnie to się też przyda na więcej graplów, ale twój kryciołek jest ważniejszy niż moje graple, więc tak. Czy ja wiem? No tak, bo twój kryciołek bije dużo damage'a, a u mnie ten grapple... Też bije, ale ja z pięści bije równie dobrze. Ale ja z pięści bije równie dobrze, po 200 parę, po 100 parę, więc nie potrzebuję tego. Aż tak.
podkreślam, to nie jest jakiś monsun plus eklips razy 8 czy coś, żeby to było aż takie istotne. Gram na normalu. Uczymy się tej gry, tak wiem. Nie chodzi o to. Bardziej chodzi o to, że na normalu mówię, ta postać radzi sobie świetnie z małą ilością przedmiotów. Bo jej bazowe po prostu właściwości są już potężne. Mercenary w sumie potrzebuje tylko poziomu. Tak szczerze. Jak tak już... Cóż, ja bym powiedział, dobra, że się potrzebuje fokus krystalów, ale okej. Nie, widzisz, ja nie mam żadnego fokus krystala i sobie bardzo dobrze radzę. Nie, mówię, że nie, tylko na fokus z krystalem 20% na wszystkie twoje ataki zawsze, więc no... No tak, wiem. No tak... W ogóle tam jest jakiś market już wykupiony. Okej, co, ma sensu tutaj siedzieć, czekać na co? Chyba, że mi się zbugowały i są zamknięte? Nie, są zamknięte. Są zamknięte, czy nie? Nie wiem. Jestem przy możemy iść chyba na bossa. Energy drink, gasoline, ślimak. A możesz wziąć, co sobie chcesz. Ale co byś mi radził? Energy drink pozwala ci jeszcze szybciej być podczas sprintu, dobra. Więc tak. Ale mi się zawsze... Mi się wydaje, jak, że właśnie... jak szybko? No, fajnie, dobra. Uwaga, aktywuję. Fajerwerki, jej. I kto się trafił? Okej, dobra, to okay. Po co się nie przejmuj. Przykleiłem się do niego i będę teraz go tłukł po zadku. Kapcia? Nie, ale... A z czego będziesz? Z pięści, zadka? Mam wrażenie, że te bossy mają być na początku wyzwaniem, a potem już po prostu człowiek się do nich przyzwyczaja. No Boże, no wiesz, tak jest z każdą grą. Pomyśl sobie o naszych początkach w Isaacu, kiedy piwnica była wyzwaniem, pamiętam. A teraz... Bądź tak, teraz piwnica też jest wyzwaniem, bo dawno nie graliśmy i padliśmy w sprawy, ale no, rozumiesz, o co chodzi. Nie, ja akurat roguelike'i dość często lubię pograć, bo to są gry jednak, które mi sprawiają przyjemność, nie wiem czemu. Są gry, które mi zabierają czas, no cóż, no. A czas dla mnie teraz jest nieciekawy, bo nienawidzę listopada. Nie ma co więcej gadać o tym, ale tak, listopad ogólnie jest taki nudny u nas, bo mieszkam w takiej miejscowości, gdzie nic się nie dzieje w listopadzie, dosłownie. Jakby cokolwiek kiedyś się działo u nas. Na święta mam ładne ozdóbki po prostu wieszane wszędzie. No to tak, ale wiesz, o co chodzi. Deathmark. Deathmark i to bierz sobie. Nie, ty bierz, bo ja nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję. Mam wrażenie, że Deathmark to jest taki... Co tam robi trzeci? Chyba tak, gdybym... Trzeci? A faktycznie, to ja jednego... A, dobra, już. Nie, bo powiem tak, gdybym wiedział, czy wystarczą cztery razy te same osłabienia, czy muszą być cztery różne, to bym wiedział, czy on jest mocniejszy, czy nie. Ale to nigdzie nie jest wytłumaczone, więc... No. Without healing reach and complete the first step? Okej. No, nie masz przedmiotów leczniczych. Tylko naturalna regeneracja, która się tego nie liczy, więc gratulacje, siostra. Boże! A bez teraz? Tak, teraz, oczywiście. Ciekawe miejsce nas w ogóle zespiło. Czy coś fajnego tu jest? Bardziej dla ciebie niż dla mnie, tego nie potrzebuję. Nadal nie wiem, czy to jest najlepszy przedmiot. Nadal nie wiem, czy to jest dobry przedmiot dla naszych postaci, bo to jest lepsze chyba dla kogoś, kto spami w ataki i wiele pocisków naraz tego typu użyć. Nie wiem. Nie, to tylko ten. Wydawało mnie się, bo robiło smród, ale to były tylko zwykłe te posągi. Okej, dobra, ja szybko ogólnie poszukam teleporta. Jeśli potrzebujesz pomocy, to wrzeszcz. Jasne. Ale bez przesady. Mam robić uciu. Okej, Rex oczywiście leży tam, jak zwykle. Nie dołuj mnie. No, znalazłem śmierdziucha już. Znalazłeś śmierdziela? Czyżbyśmy tym razem poszli po kolejny artefakt? Jeśli to się uda, to tak. Nie, jeśli się uda. Na pewno się uda, bo pamiętaj, siostra, że jeśli znowu będziesz zbugowany i nie będę mógł tam wejść, to po prostu sobie skoczę i się grapplnę. No ja... A ja sobie po prostu dotrunę, bo jestem mercenary, który ma milion jumpa plus skrzydełka. Jeśli zarobisz tyle, to możesz kupić sobie wyrzutnie rakiet. Zarobię, na spokojnie, bo to już... Albo mogę ja ją wziąć w końcu, robią. Ale wydaje mi się, że może to mi się przyda. Nie wiem, w sensie rób jak uważasz i śmierdziela też już widzę. No. W sumie nie wiem, czemu tak nagle zaczęliśmy nazywać
portale tak śmierdzielne i tak dalej. Dobra, ja otwieram. Śmierdzi, no. Otwieraj, otwieraj. Też? A co to jest? Ukulele? Nie, to mi się bardziej przyda. Dobra. Więc... Nie, kocham mercenary, nie wiem czemu. Strasznie mi ta postać leży. Ej, teraz tym bardziej bierz różny rakiet. Ukulele może też powodować, że od każdego wroga trafionego przez ukulele rakiety wyskakują. Tak. Dlatego ukulele jest ogólnie podstawą takiej rzeczy, która się nazywa chyba skill chainy, czy jakoś tak. Czy nie skill chain, tylko proc chain. Wiem, o co chodzi. Jedna aktywacja aktywuje kolejny przedmiot i kolejny, i tak dalej. Dlatego ukulele jest podstawą tego, łatwo po prostu mu wygenerować mnóstwo takich efektów. Naprawdę poleciało na sam dół. Na sam dół poleciało? No, wyrzutnia na sam dół spadła ze sklepa. A ja będę wiał, bo ognisty imp. Najgorsze, co może Jasne. Być. Chcesz? Prędzy. Okej, mogę wziąć, szczerze. Tylko najpierw muszę się uwolnić od ognistego impa, który typuje. Słyszę to, spokojnie, siostra, już to słyszę. Nie, muszę się wyhealować. To jest wyzwanie. Biorę szybko Friemzy, to ci trochę pomogę, chociaż w ten sposób. Wow, na Frenzy strasznie szybko macham tą łapą. Tak. A chodzi o to, że nawet Loader, która ma powolne ataki, strasznie szybko macha na Frenzy. To mi zaskoczyło. Ja po prostu sobie teraz kycam w kółeczko. Dobra. Ja tutaj właśnie rozbijam w tym czasie większość wrogów, bo dla mnie co... Tak długo jak nie są ogniści, to nie są jakimś wielkim problemem. I dobra. A dla mnie tak długo jak nie podpalają lub nie wykrwawiają. No, czyli nie są ogniści. Bo to ogniści podpalają. Mam 80 HP. Okej. Jaszczurki też podpalają. Co? Jaszczury... Te, które ogniem robią pele, też podpalają. Nie, te fioletowe nie, tylko czerwone, to są właśnie ogniste. Okej. Okay. Miałam wrażenie, że te zwykłe też. Dobra. Krzynka, daj coś do killowania. Naprawdę! Bierz. Wzięłam, tylko, you know, kiedy naprawdę potrzebuję czegoś, co mnie wyhiluje. Proponowałbym iść już na bossa, bo jesteśmy na insane'ie. Tak, no. Wiem. Ale to i tak bardzo szybko, jak na nas. Imp Overlord. Kiepsko. Bo to jest przeciwnik, który jest w stanie mnie ubić. Tak samo i mnie. Myślę, no, może dam radę. Bo nie sądzę, żeby był aż taki ja zły, ale... Ja radę. Zaraz Frenzy się aktywuje, to będzie wtedy trochę łatwiej mi. Bo będę więcej barier generował przez szybkie ataki. Mów kiedy. Frenzy. Tylko będziesz miał Frenzy. Priemzy! Ty padłaś, siostra? Nie. Najlepiej, że... Ja wiem, że nie powinnam zdradzać godziny, ale jest cisza nocna. Aha. Tak. Jeden Imp Overlord i jego krwawienie. Tak. Dziękujemy bardzo, mamy załamanie psychiczne. Tak, ale spokojnie, mamy nowy jeden sekret, kiedyś go odblokujemy. Może za rok? Kiedyś. Tak? A tutaj co mamy w ogóle? Mam nowe prawy przycisk. Okej, okay, to fajnie. A niż tak, wszystkim... Stylizing, uppercut dealing 550% damage and sending you airbone. Okej, okay, ciekawe. Dobra, ale tak, tym wszystkim to już się zajmiemy w kolejnych epizodach, a póki co to tyle. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I no, jak widzicie, skill nam się nie poprawia. Więc no, trzymajcie się i hej. Może